kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Wiedźmin 3. Wersja next genowa, moi drodzy. No, dotarliśmy do jaskini. Do jaskini, gdzie umierali ludzie. Ludzie, którzy byli chorzy na zarazę. I po prostu zakonnicy wrzucali ich tam, żeby zgnili, żeby umarli. No, ale... W miejscu jakiś głos nas prowadzi i znajdujemy różne zapiski niejakiego Reynalda, także zobaczymy, gdzie nas to wszystko zaprowadzi. Ja jestem bardzo ciekaw, jaram się. Mam nadzieję, że wy również, tak więc lećmy. Pamiętajcie tylko o łapce w górę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. No, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam i dziękuję. I nie zapominajcie oczywiście uderzać w dzwon, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. A teraz zapraszam do Wiedźmina 3 wersji next genowej. Moi drodzy, ciemno i złowieszczo tutaj mamy w tych podziemiach, w tej jaskini, kopalni, czy co to tam jest. Także moi drodzy, jest wesoło. Zobaczymy, gdzie nas to wszystko zaprowadzi. Zobaczymy. Sprawdźmy to oczywiście wspólnie. Dobrze. O, tu kaganek się nam przyda. Już to widzę, że tu się przyda kaganek. A gdzie my go mamy? My w ogóle go mamy? Wczoraj jeszcze był, nie? O, jest kaganek. Tu coś leży. Jakaś fiolka, jakieś coś. O, tu ktoś siedzi w klatce. Zobaczcie. Wędka. Aha. Nie, no dobra, to tu tylko mamy tą jedną postać, która siedzi. Tutaj też jest jakiś człowiek taki. Ten tu miał kilka orenów. Tu też ktoś siedzi? Siedzi, tak. Ale to widzicie, tutaj nie ma jakieś... Myślałem, że będą jakieś ciekawsze interakcje tutaj z nimi, że będą opowiadali jakąś część historii czy coś. A tu tak za bardzo... No nie ma czegoś takiego. A, to możemy sobie tutaj zmienić w ten sposób. Fajnie, dobra. Ja tutaj zamuliłem troszeczkę wcześniej. Ale jest okej, dobra, to idziemy. Idziemy dalej. Trzeba zobaczyć, co nas tutaj jeszcze... A, czyli tutaj też mogliśmy przejść bez problemu. Tu chyba Arden. O. I co? I nic tutaj. Nie przejdziemy. O, zobaczcie, tu jest znak... Wiedźmiński. Nasi tu byli. O, proszę. Nasi tu byli, no, okej. O, tu chyba będzie nam potrzebny kaganek. Ewidentnie kaganek. No dobrze. I tylko tyle, że zobaczyliśmy sobie go
Jak trochę... Dobra, idźmy. A nie, przecież ja nie w tę stronę poszedłem. Tak, czy nie tak, też sam nie wiem, dobra. Nie, no to było to, nasi to byli, tak. I to tędy mieliśmy iść. No powiem wam, że... W tej misji jest taki ciężki klimat. Trzeci list Reynalda, proszę. No i przepraszam, coś mnie w gardło wlazło. Usiadłem na chwilę. Kapłani nie otwierają, a ja już prawie nie mam siły. Pali mnie w środku i nie pamiętam, co robiłem przez ostatnią godzinę, dzień. No i jestem tu, w tej ciemności. Nawiedzają mnie głupie myśli, od których nie ma mnie kto oderwać. Pamiętasz, jak uczyliśmy się polować na gule? Ludzie w tej wsi wierzyli, że trupojady to ciała zmarłych ożywione przez złe moce. Chciałem zapytać cię, co będzie, jeśli mi się nie uda. I nagle zdałem sobie sprawę, że nie pamiętam twojego imienia. Osmund, prawda? Osmund? Osmund, Osmund? Odmunds, Omunds, Osm... Teraz to oczywiste. Ale przed chwilą była we mnie tylko ciemność, bez wspomnień. Boję się, że nigdy stąd nie wyjdę. Ciekawe. Ale on to tutaj ewidentnie tak wygląda, jakbyśmy mieli do czynienia z jakimś obcym wiedźminem. Dobra. Krew, kości, zatknięty ślub. Holy shit. Czanki ofiar czerwonej śmierci. To ci dopiero. O, tutaj jest ten. Pokazane, jak oni tutaj zabijali, zamurowywali to wszystko chyba. Tak to wygląda, nie? No dobra. A nie, dobra, to myśmy tutaj przeszli chyba naokoło. Tak by to wyglądało. Tak, zdecydowanie, dobra. Dobra, popodpalamy te wszystkie, żebyśmy wiedzieli, którędy już szliśmy. Holy shit. To co to? Poryny, prochy. Czekaj, czekaj, to myśmy tu już byli. O co, kaman? Coś mi się tu nie podoba. Aha. Czyli my mamy tutaj po prostu iść i przeszukać kopalnię. Spoko. Dobra, a te pnącza takie, nie wiem, czy to nam coś daje nam, jakbyśmy je podpalili, chyba nie. Ale zawsze warto było spróbować, nie? Ojej. Hmm.
Kurde, no powiem wam szczerze, że to jest nieco dziwne. Jak trzeba się przyjrzeć, gdzie, co i jak. W ogóle pokażcie mi mapę. Cieniu wiecznego ognia. No, kurczę. I cały czas mamy te jakieś dźwięki, jakieś duchy, jakieś coś, jakieś szepty gdzieś. Nie jest fajne, nawet w najmniejszym stopniu to nie jest fajne. Wiecie co? Ja się zastanawiam, czy jest możliwość, żebyśmy to pomedytowali. To mi się kocur odnowi, nie będę musiał nosić tej... Nie będę musiał nosić właśnie tej pochodni. Dawaj mi kocura. Teraz przynajmniej wszystko widzę. Wszystko, co wcześniej umykało naszemu wzrokowi. Pierdziele. Czekaj, czekaj, czekaj. Ale jak on mi mówi, że bardzo dobrze, to ja może jednak zobaczę tutaj inną odnogę. Tędy nie wejdę. Musi być jakaś inna droga. No dobrze. Nie no, błądzenie po tych tunelach jest ciekawe, nie powiem. Tutaj zobaczcie, tutaj są właśnie... Coś tu musi być. Trzymam, ciekawe. Nawet bardzo. A tu. Dobra, wskoczyliśmy. Kurde. Wiecie co? Chciałbym spojrzeć jeszcze... Nie, dobra, tu nic nie ma. Tu są jakieś drzwi, przeczytaj. Zdarłem gardło, ale nie wypuścili mnie, już wiem dlaczego. W tej kopalni jest śmierć. Wszędzie krew, trupy, ciemność i więcej trupów. Starych, świeżych i cholera wie jakich, pokurczonych, zwiniętych, zastygłych, tak jak leżeli i morowe powietrze. Tak gęste od cierpienia, od skoncentrowanej energii, choroby, że wydało z siebie ducha bólu i zarazy. To czerwony mur, tak powiedział. Zrodzony z konania, starego i świeżego jest we mnie. Wniknął, gdy wszedłem do jaskiń. Nie mam już siły, żeby z nim walczyć. Spróbuję nas uwięzić w soli solnej grocie, komnacie soli. To jedyna szansa. Nie wiem, kogo zastaniesz, gdy tu wejdziesz. Musisz być gotowy na wszystko. Nie jest za późno, już nie z takich
takich kłopotów się wyciągaliśmy. Pośpiesz się tylko. Nadzieja, że przyjdziesz, daje mi resztkę siły. Pośpiesz się, pośpiesz się, pośpiesz się. No dobrze. Ty, ale to był piąty list. W ogóle pokażcie mi te listy. A tutaj to jest, tak? Kazanie zatroskanego to nie, 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 to nie. Tu gdzieś na końcu, tak? Trzeci list. Piąty list. Trzeci list, piąty list. Dobra, brakuje nam kilku listów. Normalnie aż nie wiem, czy tam wchodzić, czy nie. A może zobaczyć gdzieś jeszcze. Mogą być różne rzeczy po drodze. O. A nie, tu powróciliśmy. Dobra, chodźmy na dół. Z tego co wiem, zostało poprawione też to, bo wcześniej Geralt jak z małej wysokości spadł, to od razu ginął. Teraz już podobno tak nie będzie. Podobno teraz Geralt, żeby zginąć, no musi spaść troszeczkę wyższej wysokości, aniżeli tylko tyle. Warto się tu jeszcze rozejrzeć. No więc właśnie. No dobra, tędy nie wejdziemy. Tędy zdecydowanie nie wejdziemy, ale gdzieś musi być jakaś możliwość. Może tu trzeba podejść gdzieś. Bo tutaj też jest o, na przykład... Tak jak mówiłem, tu jest jakaś skrzyneczka też. No zobaczmy, tak jak się Geralt rozbiegnie, może wtedy troszeczkę. I nie mamy już kocura. Dobrze. My robimy kolejną medytację w takim razie. Nam się powinien kocur uważyć. Okej. Świetnie. I zobaczmy teraz. Hopa! Ojej! Ale spanikowałem. Dobra. Przynajmniej wiem, o co kaman. Ops. O, pięknie. Co my tu mamy? Kiris z Angrym. Co to, 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 to? No dobra, no mamy to, mamy. Szału nie było, ale najważniejsze, że się udało. Masz cholera jasna. No tu jest to miejsce. Właśnie, w które ewidentnie prowadził mnie ten głos, ten stwór, to cokolwiek to było. Dlatego tutaj trzeba było ruszyć. Bo tak jak on mówił, tu jest jeszcze coś, żeby się rozejrzeć. Dobra, tu byli ci. Dobra, tu już byliśmy. C.
coś gdzieś jest. Czegoś nie widzimy. Zastanawiam się tylko, czego nie widzimy, nie? No tu są, tych znaków jest. Tam u góry coś jest. Jakaś skrzynia. Dobra, zaraz zobaczymy. Może tu się uda wskoczyć. Udało się. Co, jakiś mieczyk. Cóż to za mieczyk się pojawił? Dobra. W sumie nieważne. Masz cholera. Jasne. Czy co? Chodźmy tędy. Tutaj trzeba patrzeć, bo gdzieś może być miejsce, że gdzieś trzeba wskoczyć. I tak jak tu, no tutaj właśnie z tym kagankiem, nie? Tu jest jakiś ten, ale... Uderza głową. I to wszystko. No tutaj też byli właśnie ci więźniowie, nie? Dobra, ale tam też jest jakby coś, góra, wyżej piętro. Tak mi się wydaje. Znowu nam się kot skończył. Dobra, tu coś jest. Coś się świeci na fioletowo. A ten co? To tylko prochy. Oho. To nas nie było. Po fantach wnioskuję, że tu nas nie było. Czyżby Reinald był wiedźminem? O, tu trzeba przeskoczyć. Kurde, my znowu nie mamy tego kocura. Dobra, medytacja szybka. O, kaganek tu się przyda, widzę. Ewidentnie. Ale jaj. Co my tu mamy? Testament. Testament zapomnianego kapłana. Kiedy czytałem o męczennikach, marzyłem, że będzie mi dane zostać jednym z nich. Czy jest coś piękniejszego niż oddać życie za wiarę? Teraz wiem, że tak.
Oddałbym całą tę świętość za kubek wody, który mógłbym podać temu chłopakowi konającemu pod ścianą. Potrafię umrzeć z myślą, że zostałem tutaj z własnej woli. Wiedziałem, co mnie czeka. Jeśli będę opiekował się zarażonymi, wiedziałem, że prędzej czy później sam padnę ofiarą czerwonej śmierci. Nie wiedziałem, że moi bracia będą przyczyną cierpienia ludzi, którymi się zająłem. Ojciec Edgar umęczył przywódców buntu i postanowił zamknąć kopalnię. Zapytałem, kto zajmie się chorymi. Odpowiedział, że i tak wszyscy niedługo umrą. Zostałem z nimi, żeby ulżyć im choćby w tych paru ostatnich dniach, więc uwięził mnie tutaj razem z nimi. Teraz sam potrzebuję opieki. Słyszę ich jęki, widzę, jak próbują się wydostać i nie potrafię im pomóc. Nie mam już sił. Modlę się o szybki koniec, bo na dobrą śmierć nie mogę już liczyć. Jeśli ktoś to przeczyta, niech wyjawi światu prawdę. Na nic więcej nie mogę mieć nadziei. Interesujące. Nawet bardzo. Pierdziel, ale mieliście tu tyle spirytusu, mogliście się chociaż napić. Ktoś kaszlący. Kaka. Tam są jakieś czerwone drzwi. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj. Aha, ten wali tutaj. Interesujące. Nie powiem. A tu co mamy? W ogóle coś mamy? Kolejne klatki i tak dalej. No ogólnie jest ciekawie. Oho. A cóż to za miejsce? Bo tu nas raczej nie wiem. O, czwarty list Reynarda. Do Osmunda. Coś we mnie jest i nie chce mnie zostawić. Ledwo daje mi pisać. Umrę tu. Sam, jeżeli nie zdążysz. No dobrze. Mamy czwarty list. W sumie dzięki tym listom... Nie słyszałeś? Zaraz! Cholera. Nie wiem, czy dobrze trafiłem, czy nie. Coś tu jest nie tak. Medalion wariuje. I ten smród. No. Zaraza. Co to w ogóle jest? No dobrze, ofiara zarazy. Marnujesz tylko czas! To mnie miałeś szukać! Mnie! Dobra. Nie wiem, czy jest sens z nich cokolwiek brać, ale... Dobra, wziąłem wszystko. Tu jest jakieś wejście.
No dobrze, i tu jest potrzebny nam kaganek. Co on nam tu pokazuje? Ci tu sobie stoją, jak gdyby nigdy nic. O, notatka jakaś. Notatka od ojca Edgara. Sprawa załatwiona, jak obiecałem. Były zamieszki, nie ma zamieszek. Następnym razem zastanów się dwa razy, zanim zaczniesz mnie pouczać o etyce kapłańskiej. Gdybyśmy nie ukarali przywódców, dla przykładu, ta niewdzięczna hołota już by nas zlinczowała. A wiesz, co zrobiliby zaraz potem? Wyszliby stąd i rozleźli się po Velen. Zawlekliby gorączkę krwotoczną do każdej jednej wioski. Czasem w obliczu większej zbrodni mniejsza jest jedynym moralnie dobrym rozwiązaniem. Napisz jakiś zgrabny raport i wynośmy się stąd. Tylko nie wspominaj o gwoździach. Przeor nie lubi czytać o torturach. Wpada od tego w melancholię. Ojciec Edgar. Wygląda na to, że chorzy się zbuntowali. I zapłacili za to. Miejsce tortur. Krew. Młotek. Jakby wbijali w nich gwoździe. No bo chyba właśnie tak było. Chyba właśnie cholera tak było. No dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Właśnie, tu jest jeszcze jakiś... Opsa! O! Tu jakieś miejsce jeszcze, w którym nas nie było. Sera nawet tu mają. Okej, okay, a tu wejdziemy, czy trzeba Arda wyłożyć? Art rozwiązuje wiele problemów, jak widzimy. Co to jest? Drugi list Reynalda. Proszę, to już mamy wszystkie chyba listy, nie? Zamknęli mnie, skurwysyny. Poprosili o pomoc i zamknęli jak wściekłego psa, gdy tylko zorientowali się, że coś jest ze mną nie tak. Nie chcieli nawet rozmawiać, bo uznali, że to duch próbuje ich oszukać. Pieprzyć ich sektę i bzdury o dobru ogółu. Jak mam pomóc ogółowi, jeśli nie mogę iść po ziele? Szytnaćce to żaden substytut. Wiem, bo sprawdziłem. Teoria numer 2 okazała się właściwa. Nie jestem chory, tylko opętany. Ten cały duch jest teraz we mnie. Nie pomaga nawet Quen. Gdybym miał wszystkie składniki, mógłbym uważyć mój filtr, wzmocnić znaki i wyrzucić go z siebie kombinacją Irden i Art. Ale nie mogę, jasna cholera, kurwa ich mać. Chyba jednak będziesz musiał przeczytać moje listy. Zaczekam na ciebie w głębi jaskiń. Nie ryzykuj i nie podchodź do mnie, dopóki nie wypijesz eliksiru. Nie wymieniaj żadnego składnika, bo skończysz z Czerwonym Morem tak samo jak ja. Z Czerwonym Morem? No to jest wesoło. Krasnoludzki spirytus, jaskółcze ziele i zawartość skrzyni. Pewnie chodzi o te obok. Ziele na szczęście mam przy sobie, a pozostałe składniki zachowały się w zupełnie niezłym stanie. Zdaje się, że to autorska receptura Reynalda. Warto ją wypróbować. Wszystko wskazuje na demona zarazy. Wnosząc po chorobie, to pewnie czerwony mur. Pora się przygotować.
Nigdy nie chciałeś mi pomóc. Wynoś się! O, proszę. Głos nas wygania. No, no, no. Dobrze. Moi drodzy, tak więc przygotujemy się i dotrzemy do tego głosu, tam gdzie nas prowadził, ale już w następnym odcinku. Tak więc ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was właśnie na kolejny, który pojawi się już niebawem, a jeżeli tylko ten wam się podobał, to pamiętajcie. Łapka w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie. Nami bardzo pomoże w rozwoju, tak więc zachęcam i dziękuję. Ponadto zapraszam na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu i dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy zdecydowali się wspierać kanał finansowo. A teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej!